CRM Pracownicy. W menu Pracownicy mamy możliwość wyświetlenia listy pracowników, ich kwalifikacji oraz szybkiego dodania ich w razie potrzeby, a także podglądu umów zleceń oraz dokumentów podległych pracowników. Zalogujmy się na kierownika. Po zalogowaniu pokazuje się ekran startowy, na którym użytkownik w łatwy i przejrzysty sposób może sprawdzić stan swojego limitu urlopu wypoczynkowego, plan pracy na najbliższy tydzień lub zaplanować nieobecność, delegację lub szkolenie. Widoczny jest również panel powiadomień dotyczących pracownika lub jego podwładnych. Z menu po lewej stronie wybieramy podmenu Pracownicy i zakładkę Lista pracowników. Czerwone oznaczenie na kafelku pracownika informuje, iż jest on nieobecny w dniu bieżącym. Za pomocą filtra możemy wybrać kryteria wyświetlania. Kwalifikacje to miejsce, w którym mamy zgromadzone informacje na temat kwalifikacji pracowników. Przy domyślnych ustawieniach filtra wyświetlani są pracownicy ze wszystkimi kwalifikacjami, dla których data ważne do zawiera się w okresie bieżącego miesiąca. Istnieje również możliwość filtrowania po centrum podległościowym, nazwie kwalifikacji oraz po dacie ważności. Z tego poziomu możemy również dodawać kwalifikacje, jednak ich typy muszą wcześniej zostać zdefiniowane w module kadrowo-płacowym systemu ERP. Umowy zlecenia, podgląd umów cywilnoprawnych pracowników. Czerwone daty oznaczają umowy przeterminowane, a żółte oznaczenie na kafelku umowę spłaconą. Dokumenty jest to zbiór wygenerowanych w programie kadrowo-płacowym dokumentów pracowników różnego typu. Kwitek wypłaty, umowa zlecenie, świadectwo pracy czy też skierowanie na badania okresowe. Zielone oznaczenie na kafelku informuje, że pracownik pobrał konkretny dokument. Eteczka. Widoczność menu Eteczka uzależniona jest od ustawienia w schemacie uprawnień Eteczka dodawanie dokumentów podwładnych. Z tego poziomu kierownik lub zastępca kierownika może dodawać dokumenty do elektronicznej teczki osobowej swoich podwładnych. Dodane przez użytkownika dokumenty można usuwać i edytować do momentu, kiedy znajdują się w części do zatwierdzenia. Po kliknięciu w menu Mój profil uzyskujemy dostęp do zakładek Moje dane, Moje dokumenty, Moja Eteczka oraz Zmień hasło. Wejdźmy w Moje dane. Na pierwszej zakładce znajdują się podstawowe informacje kontaktowe, takie jak numer pokoju, numer telefonu czy też e-mail. Zakładka druga to adresy. Są to adresy dodane w karcie pracownika w programie kadrowo-płacowym. Mogą to być adresy zameldowania, zamieszkania, do korespondencji. Dane etatowe to dane dotyczące zatrudnienia, data zatrudnienia, stanowisko, urząd skarbowy i tym podobne. Kolejna zakładka dotyczy pracowniczych planów kapitałowych. Z tego poziomu dostępne są informacje związane ze statusem uczestnictwa w PPK oraz wysokością deklarowanych składek. Dodatkowo w tym miejscu istnieje możliwość wygenerowania wydruków deklaracji związanych z PPK. Następnie możemy podejrzeć dane dotyczące oceny zalogowanego pracownika oraz zrealizowanych szkoleń. Zakładka Inne jest widoczna dla pracownika, jeśli w schemacie uprawnień ma nadany limit pracy zdalnej oraz ustawiony dostęp do edycji lub podglądu pracy zdalnej. Widoczna w tym miejscu jest liczba dni wykorzystanej pracy zdalnej w miesiącu oraz przysługujący pracownikowi limit. Moje dokumenty to miejsce, w którym znajdują się dokumenty udostępnione zalogowanemu pracownikowi. Widoczność sekcji Moja Eteczka uzależniona jest od ustawienia uprawnienia do Moja Eteczka własne w schemacie uprawnień. Aby sekcja była widoczna, uprawnienie musi być ustawione na edycja lub podgląd. W tej sekcji użytkownik będzie miał dostęp do dokumentów zgromadzonych w jego elektronicznej teczce osobowej. Będą tu widoczne wszystkie dokumenty, niezależnie od tego, czy zostały dodane przez samego pracownika i jego przełożonego, czy operatora bezpośrednio w komach ERP, np. pracownika działu kadr. Opcja Zmień hasło służy do zmiany aktualnego hasła wykorzystywanego do logowania. Nowe hasła muszą być zgodne z polityką bezpiecznych haseł. Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła do aplikacji, to na oknie logowania może skorzystać z opcji jego resetowania. Opcja ta jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy w konfiguracji aplikacji została ustawiona skrzynka pocztowa. W celu zresetowania hasła po wybraniu Nie pamiętasz hasła należy wskazać adres e-mail powiązany z kontem użytkownika. Po podaniu prawidłowego adresu powiązanego wyłącznie z jednym kontem na wskazany adres przesyłana jest instrukcja resetu hasła. Wygenerowanie nowego hasła jest również możliwe z poziomu konta administratora. W tym celu należy wykorzystać opcję Generuj hasła.